Nie zawiodłam się na Wojniczanach, sala jest pełna. Ja już do Państwa tu mówiłam, że Rafał powątpiewał, że, ale mówił, że nawet do dwóch osób będzie mówił, więc ma już naprawdę audytorium duże. Proszę Państwa, mamy taki cykl spotkań, które mają, tak jak ja kiedyś powiedziałam, że nie tylko samym chlebem człowiek żyje, więc mają nas ubogacać, mają nam dostarczać jakiejś wiedzy, mają czynić nasze życie przyjemniejszym. Ale też te spotkania w Izbie Regionalnej mają promować Wojnicz, mają promować Wojniczan. Niekoniecznie u nas mieszkających, ale wywodzących się od nas i gdzieś tam coś ciekawego robiących, coś ci Wojniczanie, którzy coś osiągnęli. Będą to również spotkania takie, które pokażą też ludzi zasłużonych dla Wojnicza, że coś dużo dobrego dla Wojnicza zrobili. Już jest to. Więc tak jak powiedziałam, ludzi z Wojnicza mamy promować, ludzi, którzy coś osiągnęli, mają jakieś ciekawe przygody, ciekawe życie i również ludzi, którzy zasłużyli się działaniem na rzecz Wojnicza. Mówiąc Wojnicz, mam na myśli nie tylko samo miasto, ale również całą gminę. I proszę Państwa, niektóre spotkania będą dotyczyły ludzi, którzy już nie żyją. I rok temu, właśnie mniej więcej o tej porze, bo 27 grudnia, mieliśmy tutaj spotkanie poświęcone pamięci księdza Jana Królikiewicza. Była to 20. rocznica śmierci i wspominaliśmy tą postać, no przyzna każdy, wielce dla Wojnicza zasłużoną. Później w wakacje mieliśmy spotkanie z księdzem Bogdanem Piotrowskim. Też bardzo ciekawe, skończyło się przed 10 w nocy, ale chyba wszyscy byli zadowoleni. Mieliśmy wystawę w listopadzie, którą jeszcze możecie Państwo oglądać, Wojnicz i Wojniczanie na starych fotografiach. Dzisiaj mamy kolejnego Wojniczanina, Rafała Leszczyńskiego, ale on się nam bliżej sam przedstawi, chociaż dla większości to jest postać bardzo dobrze znana. Ale do Rafała wrócimy za minutkę. Ja jeszcze dwa słowa powiem o planach, jakie mamy w tym względzie, właśnie w zakresie promowania Wojniczan na następny rok. Otóż za jakieś dwa tygodnie, w drugiej połowie stycznia, będzie wystawa młodego człowieka, bardzo młodego nawet, ale chłopaka o niesamowitym talencie. W zasadzie samouka, trochę oszlifowanego takimi złotymi rączkami Stasi Kumorek. Złote rączki, bo prowadzi pracownię Złote Rączki. Będziemy mogli zobaczyć jego pracę. A później będzie cykl różnych wydarzeń, różnych imprez związanych z 20-leciem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej. Bo właśnie już 20 lat to towarzystwo istnieje i myślę, że trochę dobrego zrobiło. Pokażemy nie tylko dorobek nasz, ale również spróbujemy przypomnieć postacie ludzi, którzy to towarzystwo tworzyli, którzy mają ogromne zasługi z panem Humińskim na czele, ludzi, których już nie ma wśród nas. I tu miałabym taką nawet prośbę, żeby na te spotkania przyciągać młodzież, bo oni nie znali tych ludzi. My, jak tak patrzę tutaj w większości, bo jednak trochę młodych ludzi jest, to te osoby, o których ja mówię, znamy i pamiętamy. Natomiast trzeba zaszczepić tą pamięć w młodym pokoleniu. No, myślę, że ten rok będzie bogaty w takie imprezy, tak jak mówiłam, promujące Wojniczan i Wojnicz. Teraz wracamy do Rafała. Ja sobie pozwolę na taką małą anegdotkę, bo on kiedyś był moim uczniem, zresztą jest tutaj wychowawczyni na sali również, Rafała, ale ja Rafałowi wróżyłam przyszłość aktorską, bo ja wtedy prowadziłam samorząd i on w genialny sposób z koleżanką, która też mi się tu gdzieś przewinęła, prowadzili wszystkie szkolne imprezy. Ja nawet się zawsze śmiałam, że to jest Kedryński i Dziedzic. Starsi Państwo pamiętacie Lucjana Kedryńskiego i Irenę Dziedzic. Oni byli po prostu niesamowici w tej roli. No, Rafał trochę zmienił plany, o czym chyba tu też będzie mówił. Ale życie pisze takie różne zaskakujące scenariusze. No, chciałam też powiedzieć, że mamy bardzo taką międzynarodową, a może nawet międzykontynentalną choinkę, bo też temat jest dzisiaj taki sięgający poza Polskę. Więc jest tutaj troszkę polskości, bo są tak jabłuszka suszone,
Pierniczki, polecam firmę Wojnicką, Agnieszka Wróbel i spółka. Proszę zobaczyć, jak Państwo później popatrzycie, z jaką misternią one są zdobione, te pierniki. Naprawdę, to nie są fabryczne, tylko też Agnieszka tu gdzieś jest. No, ale mamy też pomarańcze suszone, bo obawiam się, że mogłyby nam się na dłuższą metę zepsuć. A właśnie pomarańcza to jakby symbol tego kontynentu, o którym między innymi Rafał będzie opowiadał. No i całą menażerię zwierząt i ludzi, które absolutnie nie są polskie. Ja już więcej nie gadam, tylko przekazuję mikrofon Rafałowi. Serdecznie wszystkich witam. Dziękuję każdemu z Was za przybycie. Kiedy pani Teresa zaprosiła mnie tutaj, żeby coś opowiedzieć o tych moich różnych przygodach, nazwijmy to w ten sposób, przygodach misyjnych, to zastanawiałem się długo, bo jak mówi pismo, nikt nie jest prorokiem swojej własnej ziemi, także ogarnia mnie pewna trema, którą na pewno widać, ale myślę, że będzie mi to wybaczone i po prostu jakoś postaramy się czymś ciekawym się podzielić. W każdym razie, w każdym momencie tego mojego tej mojej gawędy, nazwijmy to tak, zgodnie z tradycją, można mi przerwać, można o coś się zapytać. Chciałbym, żeby to nie zrobił się taki jakiś wykład, tym bardziej, że nieprzygotowany jestem zupełnie, więc to nie może być wykład. Tylko, żeby była to taka gawęda właśnie między ludźmi, których łączy, prawda, Wojnicz. No bo wszyscy w jakimś tam sensie jesteśmy z Wojniczem związani. Więc jak już tutaj było powiedziane, nazywam się Rafał Leszczyński. Państwo na pewno znają o wiele lepiej niż mnie moich rodziców, bo tutaj pracowali jako geodeci, prawda, w gminie przez długie lata. Teraz są szczęśliwymi emerytami. Mieszkają sobie tam na Wolickiej, prawda, i ja tutaj ich często odwiedzam. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, no to to w dwóch zdaniach tylko, bo to nie jest nic ciekawego, po prostu tutaj w 1993 roku wstąpiłem do Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego. Wcześniej zajmowałem się trochę fizyką, skończyłem studia fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem byłem asystentem przez rok, tam zacząłem doktorat, no ale potem coś mi tam coś mi się zmieniło, tak, i po prostu wstąpiłem do tego zgromadzenia misyjnego. No i po 10 latach formacji zostałem wyświęcony tutaj zresztą w naszej parafii w 2003 roku. No i wyjechałem na misję, czyli już prawie 10 lat jako ksiądz staram się służyć różnym kościołom lokalnym, prawda? Ale tak się składa, że jako ksiądz, tak jak my sobie to wyobrażamy, pracowałem bardzo mało. Tak jakoś się działo, że w mojej pracy misyjnej nie pracowałem prawie nigdy. Dopiero ostatni rok pracowałem po prostu na parafii. To, co robi ksiądz na parafii, czyli chrzci dzieci, błogosławi małżeństwa, co tam jeszcze robi. No różne te sprawy, którymi zajmują się księża na parafii. Wcześniej pracowałem w świecie arabskim, prawda? W świecie arabskim, w świecie muzułmańskim, gdzie większością przytłaczającą byli muzułmanie, gdzie religią dominującą był islam, gdzie chrześcijanie różnych maści byli tylko taką jakąś garstką, prawda? I tym właśnie chrześcijanom między innymi starałem się służyć, ale no nie tylko chrześcijanom, dlatego że zajmowałem się tak zwanym dialogiem międzyreligijnym, który jest dialogiem trudnym, dialogiem takim, który naprawdę, w którym jeszcze musimy milowe kroki dokonać, a jest rzeczą ważną, jest rzeczą jedną z najważniejszych dla współczesnego świata, który, jak Państwo zauważyli, coraz bardziej staje się taką wielką wioską. Nie ma już takich granic, prawda, jak kiedyś były, łatwo ludzie przepływają. Chodzi o to, żeby ludzie mieszkający w danym kraju czy w danym regionie używali różnic między sobą, różnic religijnych, kulturowych, rasowych i tak dalej, dla wzajemnego ubogacenia, prawda? Natomiast nie dla wyniszczania jedni drugich, a tak niestety się dzieje, prawda? No wystarczy przeczytać, otworzyć te wiadomości i już tam się słyszy, że tu ktoś kogoś zabił, tam ktoś kogoś zastrzelił, tu gdzieś jakąś bombę podłożono. Często jest to niestety jako powiedzmy
Powód podawany jest religia, podawane są wierzenia. I właśnie mnie większość tego czasu przyszło żyć w świecie muzułmańskim między Egiptem i Sudanem i o tym chciałem opowiedzieć. Dlatego ta moja gawenda dzisiejsza nazywa się Śladami Stasia i Nery. Wszyscy wiedzą, kto to jest. Tak czy nie? Państwo się śmieją, a ja byłem w Warszawce przez 3 miesiące i moim zadaniem było jeżdżenie po liceach, gimnazjach i właśnie opowiadanie o misjach. Katecheci mnie zapraszali często, gęsto i właśnie tam, żeby jakoś zagaić, jak się to mówi, to mówiłem o Stasiu i Nery. I w jednym liceum zdarzyło mi się, że młodzi, założyłem na twarzy taką konsternację, no nie wiedzieli o kogo chodzi, o czym ten stary w ogóle się do nas gada, nie? Także dlatego się pytam, czy wszyscy wiedzą, kto to jest Stasi Nery. Dobra, no więc właśnie tam się rozgrywa akcja w pustyni w puszczy. W Chartumie, w jego części, w Omdurmanie, Staś i Nery spotykają nawet Mahdiego, czyli tego wysłannika Allaha, który wzbudził tamtą rewolucję mahdyjską końcem XIX wieku, która równiutko, prawda, zrównała z ziemią wszystko to, co wcześniej ewentualnie dokonało tam chrześcijaństwo, czy dokonali tam inni ludzie. No, także dlatego ta gawenda nazywa się Śladami Stasia i Nery. No i zacznijmy może od Egiptu. Po święceniach tutaj kapłańskich w 2003 roku, 2 tygodnie później byłem już za granicą, uczyłem się właśnie języka arabskiego, mieszkałem tutaj w tych oknach. To jest serce tego ogromnego, mówi się o 30 milionach mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, 30 milionów ludzi na kupie tutaj w Kairze. I to jest serce Kairu, taka mała wysepka, nazywa się Zamalek, między dwoma odnogami Nilu i na nim jest jeden z nielicznych, bo tych kościołów katolickich w Kairze jest może 5, prawda? Jeden z nielicznych kościół, jeden z najstarszych, właśnie założony przez misjonarzy Kombonianów, jeszcze przez Daniela Komboniego, właśnie w czasach, mniej więcej w czasach sienkiewiczowskich, koniec XIX wieku, prawda? I ta parafia pod wezwaniem świętego Józefa się utrzymuje. Ja tutaj mieszkałem w tym pokoju, który ma tutaj te okna i chodziłem sobie na taki uniwersytet, który się nazywa Dar Komboni, czyli Dom Komboniego, studiów islamskich i jakichś tam muzułmańskich, koranicznych, arabskich. I uczyłem się języka arabskiego. Ale to nie wszystko. Dlaczego mówię tutaj o Kairze? No wydaje mi się to ciekawe, żeby Państwo sobie zdali sprawę z tego, że ten Kair ma takie jakby dwa oblicza. Ten czas studiów, czas też wchodzenia z ludźmi w jakąś taką no, przyjaźń, nazwijmy, czy jakąś taką interakcję, no bo człowiek jak się uczy języka, no to stara się coś tam bełkotać do tych ludzi, oni rozumieją tak piąte przez dziesiąte, ponieważ są uprzejmi, tak jak my to udają, że wszystko rozumieją, tego, no ale siłą rzeczy człowiek wchodzi z nimi w jakieś tam relacje, prawda? I wtedy odkrywa się coś, co jest bardzo interesujące, co nigdzie Państwo nie zobaczą na żadnej wycieczce do Egiptu, w żadnym albumie o Kairze, o tej kolebce, jak oni mówią, ludzkości, kultury ludzkiej, prawda? Nigdzie się o tym nie mówi, nigdzie o tym nie wiadomo. Natomiast Kair i w ogóle ten świat taki tutaj Kair, dlaczego Kair? No dlatego, że to jest takie wielkie miasto, które jakby tam podsumowywuje cały ten Egipt, prawda, który w większości jest pustynny, ma te dwa oblicza. I te dwa oblicza chciałem po prostu szybko pokazać, bo z nimi się zetknąłem. Jakąś odpowiedź na te dwa oblicza Kairu musiałem sobie też znaleźć. No jak mówimy o Egipcie, to o czym myślimy? Jak się reklamuje jakieś biuro turystyczne i mówi, że zawiezie nas do Egiptu, to co nam pokaże? Pan mówi, że piramidy, prawda? No. To jest jedno z oblicz. Aha, i teraz pewnie znowu trzeba będzie, bo ja technikę to tak 16 lat byłem za granicą i nie używałem takich właśnie różnych rzeczy i teraz jak mi przychodzi je używać, to tak się gubię trochę. Ale o, widzicie, nie umiem tego zatrzymać, bo ja chcę, żeby mi się to zatrzymało. O, tu, a tu piramidy piękna, największa Cheopsa, o, a teraz stop, tak? Stop. Jest, dobrze. Ja ci nie pomogę, pouważaj. Nie, to ja sobie dam radę, tak? Metodą prób i błędów jednym palcem dam radę. Prawda, no to jest Kair dla nas, czy tam okolice Kairu, to się nam pokazuje, bardzo pięknie.
To są oczywiście niewątpliwe osiągnięcia myśli ludzkiej, techniki, ile tu życia ludzkiego, prawda, poszło, żeby zbudować te wspaniałe, genialnie rozwiązane technicznie budowle, którymi są piramidy, które można zwiedzać do dzisiaj, które przetrwały tyle lat, tyle wieków, praktycznie nienaruszone i dzisiaj są naprawdę czymś, czym ludzkość może się szczycić. To jest niewątpliwa sprawa, prawda? Co nam jeszcze pokazują? No pokazują nam na pewno Kair nocą. Kair by night to jest taki punkt programu, którego nie można absolutnie... no tak, no znowu mnie tutaj coś... O, ale teraz będzie dobrze, już. Kair nocą, prawda? No to też są piękne budynki, piękne oświetlenia. Tutaj to jest akurat taka droga wzdłuż Nilu, gdzie są różne kafejki, gdzie można przysiąść, napić się herbaty czy jakichś innych specjałów, prawda? No to też jest oblicze Kairu. Następne oblicze Kairu to są przepiękne świątynie, przepiękne świątynie, prawda? Jedno z drugim się wiąże. Przepiękne świątynie, meczety, gdzie przed wschodem słońca po raz pierwszy wchodzi tutaj na górę muezyn, oni teraz się zrobili cwani, technika też tam przyszła, już nie wychodzą na górę, tylko puszczają z radyjka, prawda? Wołanie do modlitwy. Kto z nas nie słyszał coś takiego? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Słyszeliśmy na pewno, prawda? Albo Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal-Qur'ani Hakim. Prawda? To są klimaty. Dlatego ja się tu wysilam i głos sobie psuję, żeby Państwo poczuli trochę ten klimat silnych wierzeń, silnej religii, prawda? Która ma za sobą już długą tradycję, która posiada przepiękne świątynie. To są meczety, jedne z największych w Kairze, można je zwiedzać. I o 4 rano, prawda, czy o 5 przed wschodem słońca jest pierwsze wołanie, pierwsze z 5 wołanie do modlitwy. I wtedy kto żyw, wszyscy się zatrzymują i się modlą i zanoszą swoje modły do Allaha. Taki Kair oczywiście też można zobaczyć, też nim się wszyscy szczycą, Kair potężny, wielkich, przepięknych świątyń. Taka świątynia, prawda, taki meczet w środku wygląda w ten sposób, bardzo prosto. Jest pusty, jest tutaj taka wnęka zawsze, która wskazuje kierunek Mekki, czyli tego takiego najświętszego miejsca islamu. Dlaczego się tak rozwodzę nad islamem? Bo żeby coś zrozumieć potem z tego, o czym będę opowiadał w Sudanie, no to trzeba coś o tych naszych braciach wierze, o tym islamie wiedzieć, prawda? Tu jest Mekka, w tym kierunku należy się modlić. Muzułmanie nie modli się w jakimkolwiek kierunku, prawda? W tym kierunku należy się modlić, prawda? Jest tutaj też taka ambona, dosyć duża, gdzie wychodzi jakiś tam uczony w piśmie, czy jakiś przewodnik duchowy, prawda? I ma do nich kazania. A tutaj na tych dywanikach są ludzie, zwykle siedzą, albo klęczą, albo siedzą i słuchają tego. No tu oczywiście ci, którzy tutaj są, to są wszystko turyści, to jest akurat czas zwiedzania. Jest wielki szacunek tam, prawda? Dla świątyń. Kiedyś, ja pamiętam, szedłem w Kairze do jakiegoś takiego meczetu. No i lecą za mną cały tłum właśnie taki, w takiej dżalabii z turbanem. Haram, haram, ja wallahi, haram! Ja sobie myślę, no co jest grane, nie? Chodziło o to, że po prostu nie zapomniałem, trzeba buty zdjąć i oni tam mnie od razu chcieli, no nie powiem ukamienować, ale chcieli mnie po prostu stamtąd jakoś wyprosić, bo po prostu do miejsca świętego wchodzi się bez butów. To jest ziemia święta, wchodzi się na bosaka, tak jak tutaj ci ludzie, no mnie to akurat nogi ucięło, nie widać, że nie mam butów. Ale popatrzcie Państwo, proste świątynie. Chodzi o to, żeby pomieściły jak najwięcej ludzi. Chodzi o to, żeby po prostu tylko tutaj zasygnalizować kierunek modlitwy. Miejsce najświętsze, Mekkę. No, ewentualnie pokazuje się też turystom najsłynniejszy chyba bazar, bo jak wiecie Państwo, od czasu powstania islamu, od czasu jak Arabowie zaistnieli jako lud, prawda, jako społeczność, zajmują się handlem. Oni nigdy nie lubili jakoś tak rolnictwa czy czegoś innego, zajmują się handlem, także w Kairze jest taki targ Hana Khalil, gdzie można po prostu kupić wszystko i to ewentualnie się pokazuje również turystom. Ale moi drodzy, te 2 lata, które spędziłem ucząc się języka arabskiego w
Chartumie, przepraszam, w Kairze, pokazały mi inne oblicze Chartumu, Kairu i jest to oblicze chrześcijańskie. Jest to oblicze chrześcijańskie. Właśnie po to chcę pokazać te dwa oblicze, żebyście Państwo zrozumieli, jaki sens miał mój pobyt w Chartumie czy w Kairze. To nie był pobyt ewangelizacyjny sensu stricte, prawda? Tak jak może ktoś by sobie z tego oczekiwał, taki pobyt, jakim pobytem jest pobyt księdza Bogdana w Kongu. To jest pobyt czysto ewangelizacyjny, żeby służyć ludziom jako kapłan, jako po prostu człowiek kościoła, prawda? Natomiast mój pobyt w tych krajach by miał inne oblicze. Ale był też potrzebny i sami Państwo zgadniecie na samym końcu, dlaczego, czemu zmierzały nasze wysiłki. Jest też Chartum, przepraszam, jest też Kair, Kair chrześcijański. Kair chrześcijański, w którymś wieku, ja nie pamiętam, pani Teresa mi wybaczy, nigdy nie byłem zbyt dobrym uczniem historii. Nie pamiętam, w którym wieku jeden z władców właśnie sułtanów powiedział, że w jego kraju, w jego państwie chrześcijanie nie mogą mieć dostępu do żadnej pracy. Mogą żyć tylko na śmietniskach. I do tego czasu w Kairze, w tym 30 się mówi milionowym mieście, znajdujemy drugie oblicze. Oblicze Kairu, oblicze chrześcijańskie. Gigantyczne wysypisko śmieci. Zobaczcie Państwo na tych dachach tych naszych chrześcijan. To nie są katolicy. To 90% to są koptowie, prawosławni i tak dalej, prawda? To są śmieci. To są śmieci, które są jakoś tam odzyskane. Tam się odzyskuje na tym gigantycznym wysypisku śmieci, co tylko można, butelki i tak dalej, sprzedaje się. Tutaj w środku 30-milionowego miasta hodują świnie, prawda, no, żeby z czegoś żyć. To jest inne oblicze, gdzie nie docierają ani turyści, gdzie nie ma świątyń, prawda, takich, ani widzicie, że tu nic nie ma, żadne wieże się nie wznoszą, ani świątyń chrześcijańskich, ani świątyń muzułmańskich, gdzie po prostu ludzie pozornie, prawda, żyją bez Boga, pozornie żyją na wysypisku śmieci, są jakby częścią wysypiska śmieci, są to chrześcijanie. Ten edykt, czy ten rozkaz któregoś tam z tych muzułmanów, Sulejman, któryś tam, no nie pamiętam już, który po prostu taki edykt wydał i do tego czasu tak się dzieje. No i kilka scen chciałbym pokazać z tego życia właśnie tych chrześcijan. Ta dzielnica nazywa się Mukattam. To jest takie właśnie morze pełne śmieci, tych takich domów, prawda, no, które Państwo tutaj mogą widzieć, w których mieszkają ludzie, w których mieszkają rodziny i całe te rodziny żyją z odzysku śmieci. I to są nasi chrześcijanie. Kombonianie, jak pisałem w którymś zeszycie wojnickim, założyli tutaj szkołę dla tych dzieciaków, których tu jest dużo, zaraz Państwo zobaczycie, żeby po prostu w jakiś sposób poprzez edukację powoli to środowisko też, no jakby to powiedzieć, też powoli stawało na nogi. No. Bo proszę, zdajcie sprawę, ktoś, kto nie umie pisać i kto nie umie czytać w dzisiejszym świecie, chce czy nie chce, jest niewolnikiem. Nawet jeżeli się na niego nie poluje już, jak to kiedyś było gdzieś tam w wioskach murzyńskich. No i takie scenki można, prawda, można zobaczyć w Chartumie. Po prostu ludzie tymi osiołkami wożą takie wielkie te wory wąskimi uliczkami różnych śmieci, prawda, które zostały odzyskane. Czy takie coś można też zobaczyć w takie scenki, prawda, gdzieś tam jakiś osiołek. Te osiołki to naprawdę mają pieskie życie, mimo że są osłami, to mają pieskie życie, dlatego że po prostu one pracują dopóki trzymają się na nogach. Kiedy przestają trzymać się na nogach, to po prostu widzi się takie umierające te osiołki gdzieś tam na poboczu. Oczywiście fetor jest straszliwy. No tak się żyje. W pewnym momencie taka nędza, takie spychanie na margines społeczeństwa zabija w człowieku taką jakąś, powiedzmy, jakieś takie delikatność, jakąś taką, czy ja wiem, jak to inaczej nazwać. O, kto ma jakiś ktoś bogatszy jest, no to wtedy więcej tych śmieci może po prostu jakoś odzyskać i przewozi sobie je tymi samochodzikami. Zobaczcie Państwo, jaki ruch jest. Nigdy się nie odważyłem przez 2 lata jechać autem w Kairze. Ale dzieciaki tych naszych chrześcijan umieją się też jakoś tam zabawić. To jest karuzela, prawda? Wśród tych wszystkich śmieci jest jakaś taka
taki obrazek nadziei, prawda, jakiejś takiej normalności, to te dzieciaki, które sobie gdzieś na karuzeli się bawią w środku tych śmieci, tutaj jacyś faceci, którzy sobie palą tą sziszę, prawda, tą fajkę wodną, która jest tam bardzo, bardzo popularna. W ten sposób żyją nasi chrześcijanie i niestety moje doświadczenie jest takie, w spotkaniu tych dwóch religii, tych dwóch wyznań, czyli chrześcijaństwa i islamu, jest tendencja do spychania tych chrześcijan na margines społeczeństwa, w swoim własnym kraju, prawda? No i moje działanie, czy nasze działanie kombonianów w tych krajach muzułmańskich nie ma na celu takiej ewangelizacji bezpośredniej, prawda? Tak jak my sobie to myślimy, że przyjeżdża gdzieś jakiś misjonarz, głosi Ewangelię, mówi o Panu Bogu, wszyscy wierzą, wszyscy się chrzczą i prowadzą życie. Niestety, tego nie można robić. Tego nie można robić, dlatego że za zmianę religii, za stanie się chrześcijaninem często grożą represje. Grozi nawet śmierć. Często bardziej w Sudanie niż tutaj w Kairze, bo tutaj jest jednak trochę inaczej. W każdym razie o tym mówię, bo jest to taka ciekawostka. No wszyscy mi mówią, że pierwszy raz słyszą o tym, że ten przepiękny Kair, który jest tak znany z różnych właśnie albumów, z różnych wycieczek, z najprzeróżniejszych prawda, filmów, reklam i tak dalej, nie znali tej drugiej twarzy, twarzy chrześcijańskiej, twarzy, która jakby no mało turystycznej, prawda? No na tym się, tu się turystów, na tym się biznesu turystycznego po prostu nie zrobi. No a ta twarz istnieje, to jest i to było moim udziałem przez 2 lata. Tutaj, tak jak mówię, w tym miejscu są różne wysiłki kombonianów właśnie, żeby poprzez edukację zająć się tymi młodymi ludźmi, tymi dziećmi, które kiedyś będą miały tutaj coś do powiedzenia, prawda? I no, żeby dać jakąś odpowiedź. No, nie można przejść obojętnie wobec takiej ewidentnej jakiejś, no nie wiem jak to nazwać, niesprawiedliwości czy czegoś. Także wracamy tutaj do punktu wyjścia. I tyle, co o tym takim pierwszym etapie, pierwszym moim zetknięciu, prawda, ze światem muzułmańskim. To było jeszcze takie zetknięcie, jakby powiedzieć, spokojne, takie light, jak to się dzisiaj mówi, prawda, właśnie w Kairze, gdzie moim głównym zadaniem było uczenie się tego języka arabskiego, natomiast inne takie drogi moje zaprowadziły mnie właśnie w te miejsca takie bardzo chrześcijańskie, a bardzo, bardzo nieznane. I teraz proponowałbym, chyba że jest jakieś pytanie, ale tak mówię, wystarczy podnieść rękę, przerwać, zadać pytanie, z drugi mikrofon. Proponowałbym, żebyśmy się przenieśli właśnie do Sudanu. Tam no, chciałem coś ogólnie opowiedzieć o tym Sudanie i potem o mojej konkretnej tam pracy. No i na samym końcu zostawimy jeszcze czas na jakieś ewentualne pytanie. Czy ktoś chce o coś zapytać? Bardzo proszę. Choroby tropikalne. I bardzo, no w Kairze chorób tropikalnych nie ma jako takich. Jest to taki jeszcze klimat bardzo, bardzo podobny do europejskiego. To jest po prostu z drugiej strony Morza Śródziemnego, prawda? Także po prostu to jest taki jak na Sycylii, powiedzmy, klimat. Także chorób tropikalnych nie ma. W Kairze problem jest taki, że to jest, tak jak mówię, no miasto takie, jak Państwo widzieliście. Tam żyje, mówi się, bo to nikt tak naprawdę tego nie policzy, o 30 milionach mieszkańców, prawda? I tam jest straszne zanieczyszczenie. To po prostu jest niewyobrażalne, jakie tam jest zanieczyszczenie. Także po prostu łapie się choroby różne choroby dotyczące dróg oddechowych. Ameba też sobie tam hula bardzo, bardzo dzielnie, prawda? I atakuje jelita. Także, ale takich tropikalnych typowo, jak malaria na przykład, chorób tutaj jeszcze nie ma. Także tutaj nawet komboni w 1880 powiedzmy roku w okolicach właśnie szukał dobrego miejsca dla tych, którzy, dla swoich przyszłych misjonarzy do studiów. Mówił, że niedobrym miejscem jest Europa, dlatego że ktoś, kto studiuje w Europie, no nie ma zielonego pojęcia o tym, jak naprawdę jest, jaki jest klimat, jakie są choroby, jakie są wyzwania w tych terenach misyjnych, prawda? Ktoś, kto znowu choruje, jakiś Europejczyk wyrwany stąd, bez żadnego przygotowania i wrzucony do Chartumu na przykład, no nie przeżyje dłużej niż miesiąc, bo to albo malaria, albo...